Znajdujemy się w restauracji Champions w hotelu Marriott. Za chwilę będziemy oglądali tutaj mecz ćwierćfinałowy Euro 2016 Polska-Portugalia, a z nami jest rzeczniczka prasowa spółki PL2012+, która jest operatorem PGE Narodowego, Monika Bozdyńska. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Oczywiście nie mogło nas tu zabraknąć, bo to właśnie PGE Narodowy jest domem polskiej reprezentacji. Wspieramy ich bardzo. Odkąd rozpoczęli grę w turnieju, wyświetlamy im sukcesywnie napisy. Dzisiaj na naszej elewacji także pojawi się napis i został on zaprojektowany tylko w razie wygranej, i tak musi być. Nie ma innej możliwości. Wygramy. Dzisiaj będziemy oglądali ten mecz w restauracji Champions, gdzie Łukasz Jurkowski i Radosław Majdan poprowadzą doping, chcą rozgrzać tutaj publiczność do czerwoności, ale nikt nie ma wątpliwości, że dużo lepsza atmosfera i dużo lepsza impreza byłaby, gdyby ten mecz można było oglądać na przykład na telebimach Stadionu Narodowego, gdyby znalazło się tam kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Niestety jest to niemożliwe. No, zdecydowanie jest to w tej chwili niemożliwe, bo oprócz tego, że jednym z najważniejszych wydarzeń jest rzeczywiście Euro 2016, ale u nas na PGE Narodowym odbędzie się to najważniejsze wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa, bo już 8-9 to jest szczyt NATO, który zgromadzi przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, także prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę, więc to wydarzenie u nas i ze względu na to, że to charakter bezpieczeństwa i charakter tego wydarzenia nie niestety wyłączył nam stadion z użyteczności publicznej, nie możemy się tam spotkać. Wspomniałeś o tych napisach na elewacjach podświetlanych na stadionie PGE Narodowym. Pojawiały się takie napisy jak Brawo Polska, pojawiały się napisy przed meczami Polacy powodzenia. Jakie napisy będą na nich dzisiaj? Dzisiaj będzie napis Jesteście najlepsi i tak musi być, bo wygramy, wierzymy w to głęboko. Ale niezależnie od tego, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu, my oczywiście wierzymy w zwycięstwo, to wiemy, że piłkarze reprezentacji Polski i tak są najlepsi. Dwa tygodnie temu nikt jeszcze nie spodziewałby się czegoś takiego, że wejdą do ćwierćfinału Euro. No to, że oni dostarczają sobie wiele emocji, ale to, ile emocji dostarczają nam, wszystkim Polakom, jest niesamowite, nieocenione. Dlatego my jako ich dom postanowiliśmy wyświetlać te napisy i dziękujemy już teraz za te niesamowite emocje. To jest niewątpliwie historyczna chwila, bo to wszystko, co się dzieje, jest nieocenione. PGE Narodowy, tak jak wspomniałaś, jest domem reprezentacji Polski. Do 2020 roku na mocy umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej będą odbywały się wszystkie mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, ale chyba można się spodziewać, że przedłużenie tego kontraktu na kolejne 10 albo 20 lat będzie tylko formalnością. No zdecydowanie tak, to jest moje marzenie. To, że ja mogę pracować w domu polskiej reprezentacji, jest dla mnie wielką nobilitacją. Ja jestem dumna z tego, że tam mogę pracować i że już w październiku będziemy mogli gościć dwukrotnie naszą reprezentację.